Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Węgrzyn, pracuję w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie, a wracam właśnie z Litwy, gdzie o, tu jest certyfikat, może byłem tam z wykładami, zasiałem cybernetyczne ziarno w ramach Erasmusa tak zwanego, to jest taki sposób wymiany wykładowców i miałem sposobność zaobserwowania skuteczności działania praw Mazura, Koseckiego oraz innych naukowców. Po litewsku dzień dobry to jest labas rytas. Tyle się nauczyłem po litewsku i wystarczyło. Gdzie wchodziłem? Labas rytas? No swój chłop. Po angielsku dukam coś. Po rosyjsku się boję powiedzieć, po polsku to już naprawdę nie bardzo, bo w Kownie nigdy Polaków nie było i Polaków nie lubią. Teraz już lubią, ponieważ Polacy mają pieniądze, więc stosunki handlowe układają się dobrze. Druga sprawa, geografia dynamizmu. Jest artykuł, książeczka na ten temat na stronie www.autonom.edu.pl. Radzę przeczytać. Im bardziej na północ, tym większy poziom statyzmu. Przychodzimy na wykłady, jest godzina 8:45, przerwa, cicho. W budynku nic nie słychać. Nikt nie wybiega z budynku, nikt do budynku nie wchodzi. Wchodzimy, no ludzie stoją sobie, gadają, ale po cichutku. W całym budynku jest cicho jak w żydowskiej szkole. No mówię wam, dla mnie zupełne zdziwko, no bo w naszej szkole to hałas jest taki, że od razu widać, czy jest przerwa, czy nie, czy się nie spóźniłem na wykłady. No i ponieważ dostęp do źródeł mam dość ograniczony, bo mieszkam w Częstochowie, ja polegam na tak zwanych osobowych źródłach informacji. Staram się u źródła dowiedzieć, co oni właściwie o tym wszystkim myślą. No, no i koledzy tutaj oparli się na badaniach naukowych, a na przykład przegapili, że jest 19 zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej i to będzie w czwartek. I agencja Xinhua opublikowała 10 test na ten zjazd. Jak będzie czas, to sobie omówimy dzisiaj, jak nie, to jutro. Niektóre są zbieżne z wywodami kolegów, a niektóre zupełnie inne. Dobrze by było wejść na internet i sobie poczytać. Ale mówimy o Tatarach. Skąd ja o tych Tatarach wiem? No, było takie zebranie naszej klasy maturalnej, która czasami się zbiera i wspomina dobre czasy. No i zaczęliśmy tam o historii, o tych Tatarach, że tacy brzydcy są, ale w końcu mówimy, pojedziemy, zapytamy. Zamówiliśmy sobie tam nocleg, ładny obiad w tatarskiej gospodzie, bo nie karczmie, to trzeba powiedzieć, tylko gospodzie. No i wizytę w meczecie. Oprowadzał nas młody człowiek, mówił świetnie po polsku, rysy miał takie słowiańskie, jak wszyscy tutaj na sali, bo cudzoziemca jakoś nie widzę, chociaż o cudzoziemcach mówimy, a jest powiedzenie nic o nas bez nas. Starałem się moich cudzoziemskich kolegów zachęcić, żaden nie przyszedł, może są w internecie, ale nie o to chodzi. No i on prowadził nas po tym meczecie, wyłożył nam zasady islamu, bo jego obowiązkiem jest nawracanie giaurów. No my jak te giaury żeśmy wysłuchali, no ale mówimy, czy mógłby nas jeszcze szerzej wprowadzić tą właśnie problematykę tych osiedleń tatarskich. Mamy tu obiad, czy na kieliszczeczek czegoś dobrego. No nie, to nie, ale na lody, a to tak. Proszę bardzo, jak chcecie kogoś zachęcić do zwierzeń, zaproście go na lody. Zimne powoduje od razu uczucie odpływu energii, czyli co? Atrakcje. Dodatkowa energia, no gość ma gadane i on przy tych lodach cały czas gadał, a myśmy te tatarskie przysmaki zjadali. I o co się rozchodzi? Tatarzy byli pierwotnie cywilizacji religijnej. Bo w naszych rozważaniach rozumiemy Azję, ale tak nie bardzo wiadomo, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. A w Azji występuje wszystkie 7 cywilizacji według klasyfikacji Koseckiego, już niekoniecznego. Akurat byłem przy tym, jak pan Józef Kosecki, nasz świętej pamięci nauczyciel i dobrodziej, pracował nad tym. Przekonałem go, że religijne polegają na tym, że prawo i etyka są sobie równe, nie ma praw, które nie są etyczne i nie ma postępów etycznych, które są sprzeczne z prawem. Różnica jest taka, że islamiści i Żydzi nie jedzą wieprzowiny, a Brahmini nie jedzą wołowiny. Natomiast kto się raz urodził
No w islamie można przyjąć. Z tej religii nie ma odwrotu. U nas można przejść na inną religię i no, przeszedł na przykład na protestantyzm. Ktoś tam czy też założył jakąś inną, deklaruje się jako ateista. Proszę bardzo, jeżeli siądziesz z nami, będziesz z nami zajadał, wypijał, to jest nasz kolega, jesteśmy tolerancyjni, bo my jesteśmy tej, którą mienimy się łacińską. No i gdzie te cywilizacje występują? No chińska oczywiście, w Chinach, tybetańska podobno, w Tybecie nie byłem, Koneczny też nie był. Łacińska podobno w Japonii, chociaż różni o tym mówią. Turańska na stepie, bizantyjska, no to w Rosji przeważnie, ale w innych krajach też, no te trzy religijne. No i ta zwana arabską, gdzie prawo i etyka mają część wspólną, ale nie zupełnie. Są postępki zgodne z prawem, ale niezgodne z etyką. I skąd postępki zgodne z etyką, a niezgodne z prawem? My się przypisujemy do cywilizacji łacińskiej, ale wszyscy kierowcy się ostrzegają przed kontrolą drogową, co jest etyczne, tylko niezgodne z prawem. Czyli gdzie jesteśmy? No tu. No i jak przyjechali ci Tatarzy z tą swoją religią, to musieli przyjąć nasze warunki. Musieli z pewnych rzeczy zrezygnować, a pewne rzeczy przyjąć. Zrezygnowali z czego? Z włóczęgi. Król Sobieski dał im spustoszone przez księcia Radziwiła obszary powyżej, czyli na północ od Puszczy Białowieskiej. Proszę bardzo, tutaj sobie siadajcie i to jest wasza ziemia, zagospodarujcie sobie jak chcecie. Więc pierwsza rezygnacja. Druga rezygnacja, sprawa szariatu. Tu obowiązuje polskie prawo i macie się podporządkować. W polskim prawie były cztery przypadki kary śmierci. Zdrada, nie ma sprawy. Morderstwo z premedytacją, podpalenie i gwałt. Raptus puellae było karane śmiercią, chociaż nigdzie w historii nie znalazłem przypadku, żeby pokrzywdzona złożyła skargę. No po prostu brało się kobietę pod pachę, księdzu się przystawiało nóż do gardła, dawał ślub in articulo moris i sprawa była zaklepana. Ale zagrożenie było. W związku z tym żadnych napadów. Nie, siłą islamu nie można rozpowszechniać. A co przyjęli na siebie? W zamian za to, że byli zwolnieni od podatków, służba wojskowa w granicach Rzeczypospolitej z własnym wyposażeniem. Konie mieli własne, zbroje mieli własne i też ukłon Rzeczypospolitej, własna komenda. Rotmistrze byli Tatarzy. Jak się ładnie odwdzięczyli? Ano, rotmistrz Aleksander Ułan, pułk Tatarów uformował dla króla polskiego Augusta Mocnego, tak piękny, że król ten pułk wypożyczał na kolejne wojny i te ułańskie, prawda, tatarskie sposoby walki zmienili tylko łuki na pistolety. O wyższości ułanów nad innymi rodzajami jazdy możemy sobie długo mówić, ale nie o to chodzi. No po prostu część praw przyjęli, z części zrezygnowali. Z tej części zrezygnowali i jest sytuacja, w której są w tej cywilizacji, to się mówi mieszanka cywilizacji bizantyjsko-łacińskiej. No bo rzeczywiście, jakby łacińską i bizantyjską porównać, to się okazuje, że jak to pomieszamy, to będzie ta zwana arabską albo robotniczo-chłopską. No dobra, ale był problem z kobietami. Oni przeważnie samotnie po tych stepach wędrowali, no ale jakoś znaleźli kandydatki na małżonki. No tośmy naszą gospodynię też, no bardzo ładne przysmaki, może pani z nami siądzie, może tu jakiś kieliszeczek się znajdzie. O panowie, tutaj nie. Ale tu jest taka izba bez okien i tam po małym kieliszeczku możemy się napić, bo tam Allah nie widzi. No, też taki wymyk, prawda, ale tylko dla gości. Oni nie piją. I gospodynina mówi, dlaczego oni tacy byli poszukiwanymi kandydatami na małżonków. Nie piją, myją się codziennie i dbają o dzieci. Wszystkie dzieci chodziły do szkoły, wszystkie były wykształcone, chłopcy uczyli się arabskiego, żeby umieć Koran czytać po arabsku, bo Koran się czyta po arabsku. Jak miałem kolegów Arabów na studiach,
a kupiłem sobie tłumaczenie Koran, to było dla nich obraza. No co ty robisz? Ty najpierw się naucz po arabsku. Oni się uczyli. W związku z tym poziom się podwyższał. Czego jeszcze im nie było wolno robić? Sprzedawać ziemi, zastawiać ziemi i wyszynga alkoholu. Wymogli również, że na tych ziemiach nie mogli się osadzać Żydzi i to było aż do czasów rozbiorów. Dopiero po rozbiorach car nasyłał im tam Żydów, no ale ponieważ nie można było handlować alkoholem, no to nasyłał im rzemieślników. W związku z czym przed I wojną światową to się wszyscy śmiali, że tam jest 3 dni świąt, bo najpierw piątek świętują muzułmanie, sobotę świętują Żydzi, niedzielę świętują chrześcijanie. No i do tej pory wszystkie święta, jak to się mówi, obserwują, czyli zachowują. No ten mówi, mamy jutro święto tutaj muzułmańskie jakieś tam, to moja żona będzie piekła tam coś tam, a potem jest święto katolickie, to ja też do kościoła nie chodzę, ale świętuję razem ze szwagrami, bo akurat miał żonę też katoliczkę i fajnie. Także jeżeli na sali są kawalerowie, to proszę pamiętać, trzeźwy, umyty i dba o dzieci, to ma, że tak powiem, wzięcie. Ale jak to się teraz do tych innych cywilizacji, które są w Azji? Otóż cywilizacja chińska jest cywilizacją, która się zmieniała. Pierwsze takie wzmianki o cywilizacji chińskiej to były nauki Konfucjusza, mniej więcej 500 lat przed naszą erą. Pisma się nie zachowały, bo zostały zniszczone. Otóż władca ma się wsłuchiwać w głos ludu. To jest Konfucjusz. Jak się władca wsłuchuje w głos ludu, to jego rządy są popularne, no bo on robi to, co by ludzie chcieli. No 500 plus na przykład, proszę bardzo, władca się wsłuchał. Ale inny filozof i wielkorządca chiński, Li Si, zaprowadził tak zwany legis. Ludzie nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Oni muszą być zmuszani do roboty. I władca rozkazuje ludowi, czy ludowi się podoba, czy nie. No i tak zbudowano wielki mur, tak zbudowano wielki kanał, tak zbudowano pałac dla cesarza Huangdi. Wiesz się ileś tam lat przed naszą erą, ale ludziom to się bardzo nie podobało. No i wybuchło powstanie, które doprowadziło do dynastii Han, ale nie o to chodzi. Po wielu walkach domowych okazało się, proszę Państwa, że taki filozof Moti się nazywał, mówi, że jedno i drugie. Władca musi wiedzieć, co ludzie chcą, a ludzie muszą wiedzieć, czego chce władca. No i proszę Państwa, w tych 10 punktach programu 19 zjazdu jest jedno i drugie. Władze mówią, czego by chciały, ale słuchują się w głos ludu. Najbardziej taki chiński sposób to jest doszukiwanie się wspólnego środka. Doszukujemy się tak zwanego pu albo fu. Różnie to wymawiają Chińczycy. Z Chińczykami naprawdę ciężko się rozmawia. Zaraz uciekają, takie jakieś nieużyte. Nie można się zapytać, która jest godzina. No, przez internet koresponduję z pewnym Chińczykiem, który mówi, że jest Finem. Pytam się, która godzina się wyłączył. Nie wiem. W każdym razie chciałem zapytać kolegi, czy nawiązał przyjaźń z jakim Chińczykiem, bo ciekawostka. Czytałem, żeby się przygotować tutaj literaturę chińską i jakie wątki w Chinach są. Bohaterskie, oczywiście bohater, zwycięża i tak dalej. Rodzinny. Kobiety wspomagają swojego mężczyznę, żeby rodzina była. No i tam jeszcze parę innych, ale nie było ani o nieszczęśliwej miłości, ani o przyjaźni. Takich książek w Chinach nie wiem, czy są, no w każdym razie w polskim przekładzie bibliotece nie ma. Tym oni się nie zajmują. Co innego, proszę Państwa, w Indiach, gdzie cywilizacja jest bramińska, ale tam eposy, prawda, wielki epos Mahabharata o podboju Indii, prawda, mówi, że dwaj przyjaciele, Krishna i Arjuna, podbili Indię, no niechcący, bo musieli wygrać bitwę, ale jak wygrali jedną, no to już potem pojechali dalej, no i ten Krishna cały czas dobrowolnie pomagał jako znakomity jeźdźca, woźnica rydwanów temu Arjunie w różnych tam manewrach bojowych, a ten z łuku szył, miał 40 strzałów w kołczanie, no i dopóki wszystkich
nie wystrzelał, nie wracał. Potem wracali po następny kołczan, ale to też jest zupełnie co innego. W każdym razie, proszę Państwa, zdziwiłem się, że poprzednicy tej roli Indii w ogóle jakoś, no w jednym momencie tylko było, że Indie mają tam parę procent, no tylko jak to liczyć, no bo wszystkie polskie huty zostały sprzedane. Nie ma ani jednej polskiej huty. To czy mamy jakiś w ogóle ten udział w sterowaniu, czy nie? Koncern Mittal ma produkcję stali większą niż Francja. No to teraz koncernami będziemy liczyć, czy nie? No trochę ta statystyka miesza, ale nie o to chodzi. Ogólnie metoda jest bardzo poglądowa i przewidywalna. No ale w takim razie, proszę Państwa, czy można w takim razie no, zaprzyjaźnić się? No, z Tatarami nie ma sprawy. Z Ruskimi, proszę bardzo. Mam kilku przyjaciół, no co prawda profesorów z uniwersytetów w Rosji, jednego z Tweru, dwoje z Moskwy, przyjeżdżają do Kielc. Tam wykładał nasz nieodżałowany docent i zapoczątkował takie kolokwium świętokrzyskie, to się nazywa, multidyscyplinarne. Przyjeżdżają wszyscy, którzy uważają, że mają coś do powiedzenia, a selekcja jest taka. Kto przynudza, więcej go nie zaproszą. Trzeba mówić ciekawie. No i rzeczywiście paru ludzi no, nie dostało oklasków i to już było, że no chłopie, nudzisz, no. Poczekaj, aż ktoś inny. No ci Ruscy rzeczywiście bardzo ładnie opowiadali o różnych rzeczach. I co? Żeby się z Ruskim zaprzyjaźnić, no to prawo pierwszego kontaktu. Trzeba się przedstawić. Trzeba się przedstawić z odczestwa. Jak ja mówię Maciej Stanisławowicz Węgrzyn, a to się chcesz zaprzyjaźnić, bo powiedziałeś imię swojego ojca. A jak jeszcze mówię po wojennemu młodszy lejtenant, a służył w wojsku, to znaczy, że to nie jest chórz ani dekownik, czyli on się będzie stawiał, nie? Bo jak w wojsku nie służył, to znaczy, że nie stawia. Kto nosi brodę, w wojsku nie służył. Dlaczego? Dlaczego wojsko się goli? No, żeby gazmaska przylekała do twarzy. Po 8 godzinach wojsko musi być wysuwane, bo broda rośnie i można się po prostu zatruć. Także ogolony były wojskowy, proszę bardzo, już od razu flaszeczka idzie na stół. Nie to, żebyśmy, po prostu to jest taki rytuał, prawda, że po kropelce wypijemy swój człowiek i można, i wtedy się dowiaduje o ich osiągnięciach, o ich kłopotach, o tym, co oni myślą, czy oni chcą nas zaatakować. No nie nas uważają za lekko takich szurniętych, za ta, jak są, jak jest ustawka kibiców, nie? Była taka, zmarł papież święty Jan Paweł II, kibice Wisły, kibice Krakowi spotkali się na takim pojednawczym spotkaniu i nagle takie małe chłopaszki, 10-letnie, zaczęły się obrzucać kamieniami. No i zrobiła się rzeczywiście ustawka i straszna bijatyka. Potem świętej pamięci biskup Macharski wezwał ich wszystkich do kościoła świętej Anny na specjalne lekocje. Przyszli, leżeli krzyżem, no co z tego, tylko się wcześniej pobili. Bo jakiś taki szczyl, jeden z drugim za przeproszeniem, zaczął. I my jesteśmy w takiej w tej chwili sytuacji. My mamy sprowokować kogoś. Mimo, że jako łacińscy kierujemy się etyką, no niestety nie. Przynajmniej ja ciągle obserwuję tą cywilizację arabską. W związku z tym, jak to z tymi Chińczykami jest? Otóż pierwsze pytanie to jest, gdzie się Chiny kończą? Jest takie prawo Mazura, że jeżeli system się ogranicza, to dłużej przeżywa. I oni się ograniczyli dwa razy. Raz w czasach dynastii Tang, to jest tak mniej więcej 700 rok, 756 dokładnie, rok naszej ery, kiedy nie tylko jak za dynastii Han opanowali Ujgurię, ale jeszcze przekroczyli przez Altaj, opanowali, to się nazywała Sogdiana, czyli dzisiejsza Samarkanda, dzisiejszy Taszkent, tereny Azji Środkowej, bardzo żyzne, bardzo bogate, ale tam już był islam. I ci islamiści zaczęli ten islam przenosić do Chin. No wszystko, co pod Chinem należy do cesarza, co pod niebem należy do cesarza, a tutaj jakiś Allah się pojawił. Nieporozumienie językowe doprowadziły do powstania. Jedni mówią 30 milionów, drudzy 50 milionów zabitych. W każdym razie dynastia Tang odcięła jedwabny szlak.
Chiny kończą się na górach Hałtaj. Koniec. Dalej nic nie ma, nie ma Chin. No i drugie ograniczenie było w 1400 chyba 50, którymś, 56. Wielka flota chińska wypłynęła na Morza Południowe, opłynęła przez cieśninę Malakkę, opłynęła Malezję, dotarła do Indii. W jedną stronę monsunem w jedną stronę, w drugą monsunem w drugą stronę, przywieźli tam zdobycz i tak dalej, i tak dalej. Admirał zgromadził jeszcze większą flotę, podobno 3000 dżonek było i kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Jak doszła wieść do cesarza, że oni w jedną stronę płyną pół roku i w drugą pół roku i rozkazy cesarskie na miejsce dotrą dopiero po roku, najwcześniej, albo po półtorej, bo tam raz, jeszcze raz, czyli półtora roku będzie bez Hołowie, kazał spalić flotę. Odcięli się. Dopiero teraz w tych punktach tego programu jest Belt and Road, to się nazywa, czyli szlaki wodne i szlaki kolejowe. No i czy Chińczycy nam zagrażają w sensie, że się będą osiedlali? Nie. Oni chcą być z powrotem. To znaczy, we wszystkich powieściach, o których czytałem, Chińczyk, jeżeli jest na obczyźnie, to on marzy o tym, żeby być z powrotem, przyjechać z pieniędzmi, wybudować taki piękny dom, żeby kolegę szlak trafił, a on, żeby już do końca życia tylko spijał tam, nie wiem, mleczko ryżowe, czy wódkę ryżową, już nic nie będzie robił. Takie w literaturze, a w rzeczywistości nie wiem. Nie można z nimi po prostu nawiązać kontaktu. No, poza tym raz w jednym poszedłem na obiad, ale miał słabą głowę, usnął w talerzu, miałem okazję zapłacić rachunek i w tym momencie go znieważyłem niechcący, bo jak się kogoś obdarowuje, to się go uzależnia. Była taka historia w okresie czterech walczących królestw, że o jakieś tam sporne hrabstwo czy okręg była walka, no i silniejszy ten władca obdarował tym okręgiem tego słabszego, a marza weź sobie. I ten popełnił samobójstwo, a jego całe cesarstwo, to królestwo przyłączyło się z tym drugim i uzyskali dwukrotną przewagę nad każdym z pozostałych. W ten sposób cesarz Huang Ti się przybrał takie imię, zjednoczył Chiny po raz któryś tam i kolejny. Bo proszę Państwa, oni chcą być u siebie. To, co jest teraz, im w ogóle nie odpowiada. Mieszkanie w blokach? Nie. On ma mieszkać gdzieś tam. Koledzy, którzy handlują z Chinami, opowiadają no, dla mnie dziwne rzeczy. Gość 4 lata pracuje, żeby sobie kupić Mercedesa i jedzie na północ do jurty, stawia go przed jurtą tego Mercedesa w tym błocie i jedzie pracować po następnego Mercedesa, bo sąsiedów szlak trafi na miejscu, bo on się dorobił tego Mercedesa. Oni chcą wracać do siebie. No i parę dni temu był wielki eksperyment socjologiczny. 5 dni wolnego w Chinach, o czym nasza prasa w ogóle nie była. No i czy oni wyjadą za granicę, czy będą w kraju? Wszyscy byli w kraju. Nie wiem dlaczego, ale wycieczki, znaczy w internecie są zdjęcia, że jak ta Giewont, to po tym murze chińskim te wycieczki spacerują. Co najważniejsze z tego pchu? Otóż władza ma dotrzymywać słowa. Kiedy Deng Xiaoping obejmował władzę, obiecał wszystkim podwyżki. Co roku, wtedy to był rok 80 któryś, ja czytałem prasę jeszcze bez okularów, o 10% rocznie. Mówię, no to chłopie, ty się przejedziesz zaraz, jeżeli to będzie jeszcze w procencie składanym, to za 7 lat już będą zarabiali 2 razy tyle, za 11 lat 3 razy tyle, za 15 lat 4 razy, a za 20 lat 5 razy tyle. Nie wiem, czy jest w procencie składany. W każdym razie wszyscy koledzy, którzy z Chinami handlują, mówią tak, zarobki rosną. No to co zrobić, żeby ceny nie rosły? Ano dać ludziom wolne. No i wielki eksperyment socjologiczny się udał. Ludzie z zadowoleniem wzięli sobie to wolne, niepłatne oczywiście. I teraz nie wiem, czy będzie taki punkt, bo w tym programie nie ma. Wolne soboty. Może będzie, może nie będzie, w każdym razie, co się będzie wtedy działo? No, co zrobić z czasem wolnym? Ten problem był w Anglii w latach czartystów, 1842 rok.
zmniejszono czas pracy do 10 godzin i wszystkie gazety konserwatywne mówili, rozpiją się, będą się bili, to przejść przez ulicę nie będzie można. A co powstało? Teatrzyki ogródkowe, czytelnictwo, biblioteki, piśmiennictwo specjalne, takie były dwupensowe broszurki, prawda, w których opisywali różne rzeczy. I nowa gałąź sztuki, melodramat. Zrozumiała dla odbiorcy, który nie był specjalnie wykształcony. Nie wiem, co będzie ze sztuką chińską, bo oni mają otwarcie na zachód, mają internet, mają tam satelity i tak dalej, chętnie kopiują te zachodnie wzory. No i część społeczeństwa być może będzie na dyskotekach, a część będzie oglądała tańce teatru chińskiego. W każdym razie to jest właśnie to dla ludzi, że nie tylko robić, 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 tylko jeszcze czasami się można zabawić. W każdym razie, moim zdaniem, władze chińskie dążą do złączenia tego w cywilizację religijną. Będzie socjalizm chiński. Oni to nawet nazywają, żebym się nie pomylił, socjalizm o chińskich cechach. Ludzie w centrum uwagi. Muszą zlikwidować ubóstwo, bo rzeczywiście ci pasterze w Tybecie no, żywią się mlekiem jaków czy tam owiec, ale oni specjalnie nie chcą iść do miast. Do miast przesiedliło się w ciągu ostatnich 10 lat według tej agencji Xinhua 290 milionów rolników. No bo praca na roli jest zmechanizowana, prawda? Jak będzie dalej, trudno powiedzieć. Są zdjęcia, że bloki ogromne, puste, no bo to są bloki na szafy na siłę roboczą. Oni chcą do tych swoich wiosek wrócić. Drogi są, już można teraz dojechać. Kiedy zrobili drogi, 60 milionów kulisów, czyli tych tragarzy, straciło zatrudnienie. Co zrobili? Obsada ciężarówek jest dwuosobowa, kierowca z pomocnikiem. Tak jak kiedyś było jeszcze za czasów Gomułki, bo to pamiętam. Dalej, proszę Państwa, zanieczyszczenie środowiska. Niestety do tej pory eksploatowali środowisko bezwzględnie, ścieki do rzeki. No teraz okazuje się, że Szanghaj jest zatruty ściekami rzek okolicznych i jest wielka awantura, kto tam wodę będzie oczyszczał. No, jak była propozycja przyjęcia niemieckiego, właśnie enerdowskiego prawa wodnego, w którym wodę można czerpać z rzeki poniżej spustu ścieków i z tego samego brzegu, czyli wpuszczasz ścieki, to będziesz je czerpał. No to przedsiębiorcy chińscy powiedzieli, to oni zbierają produkcję, bo niestety się to nie będzie opłacać. No i ekspansja Chin, proszę Państwa, wygląda niezbyt specjalnie, bo z Wietnamczykami się zdążyli pokłócić. Chińczycy dotrzymują umowy spisanej. No i napisali Wietnamczykom, że będą na warunkach chińskich zatrudnieni. Wietnamczycy zrozumieli, że co roku będzie podwyżka. Nie było. No to im spalili 120 fabryk i Chińczycy się wycofali z Wietnamu. Zrobili fabryki we wschodniej Afryce. Po pierwsze jest susza, bo wycięli lasy tropikalne, ale to jest inna sprawa. Nie ma co parować nad rzeki Kongo. A po drugie, Murzyni lubią akcje. No, na otwarcie fabryki przyjechali, pośpiewali, popracowali. Drugi dzień przyjechali, pośpiewali, popracowali. Trzeci dzień przyjechali. A właściwie po cośmy przyjechali? Przecież my już wszystko wiemy, wszystko umiemy. Trochę tam porobili, na czwarty dzień nic nowego, nie przyjechali. No tak mi mówił człowiek, który z Chińczykami handluje właśnie. On przejął tą produkcję, przenieśli ją do Polski, bo polski robotnik okazuje się jest tańszy od robotnika chińskiego. Także zrównoważenie siły roboczej w Polsce jest. No i proszę Państwa, problemy żywnościowe. Więcej ryżu nie będzie. Gdyby miał być, to już będzie ten modyfikowany genetycznie, a to będzie niezdrowe dla Chińczyków. No ale wykombinowali, że ci z północy to mogą jeść na przykład kaszę, makaron. No i w roku 2010, ja jeszcze pracowałem w inspekcji, przyjechała tutaj 5-osobowa delegacja chińska, bo się dowiedzieli, że pod Częstochową to produkują świetną kaszę i makaron. No i starosta ich zaprosił. Ja się chciałem wkręcić, a nie, proszę pana, 5 osób i starosta i koniec. Żadnego tłumacza, muszą się porozumieć. No a mówię, a Jasna Góra? No mówiliśmy o Jasnej Górze. Mają 2700 klasztorów, zapraszają do siebie. Towarzysz partyjny pilnował, żeby rozmowa była o kaszy i o makaronie. No i kupili
wytwórnię makaronu Goliard przewieźli do siebie, pojechali po tą kaszę do młyna w Dalachowie i tam rozmowa z takim starym dziadkiem: o panie, u nas to liche gleby, na Ukrainę byś to pojechali, to tam zobaczycie, tam z jednego ziarnka 100 wyrasta. Aha, a Ukraina to gdzie? No na wschodzie, daleko panie, a to w stronę Chin. No tak. Ile? No 1500 kilometrów. Pojechali, wydzierżawili 500 hektarów tak na jeden kombajn. Miejscowi myśleli, że będą mieli robotę. Nie. Przyjechali Chińczycy, zebrali, nie mieli gdzie tego podziać. Miejscowi mówią: wykopcie sobie dołek, nasypiecie tej pszenicy, przykryjecie darmian, no przez zimę tego. W tej chwili dzierżawią 120 tysięcy hektarów w rejonie walk. I powiedzieli, jak znajdą jedną minę, jak spadnie jeden pocisk na te pola, co Chińcy uprawiają, przyjeżdża 10 pociągów Chińczyków i robią chiński porządek. Walki zamarły. Do zimy prawdopodobnie, może i dłużej, bo oni wydzierżawili następne hektary. Problem jest taki, że wszędzie jest ten towarzysz chiński, który to wszystko pilnuje, żeby było tak, jak żeśmy się umówili. Rozmowa jest tylko o tym i cześć. Dlatego z Chińczykami, no, ze sklepową chińską jest centrum handlowe. Chciałem, mówię, jak się pani pracuje? Czy pan chce jeszcze coś kupić? No to tak jakby powiedział, wymiataj stąd, bo mi przeszkadzasz, nie? Rzeczywiście, nie da rady. Tutaj stał Chińczyk przed, mówię, no czy byłby uprzejmy przyjść tutaj do nas? No nie, ja tylko po angielsku. No to będziemy dla ciebie tłumaczyć. Nie. No i poszedł sobie. Także przez internet też mówię, bardzo ciężko jest z Chińczykami coś, bo partia pilnuje monopolu partyjnego. To już nie jest partia, to jest religia. Co prawda, żeby było demokratycznie, jest 24 miliony stowarzyszeń społecznych, jakieś tam koła gospodyń wiejskich, ale wszystko lokalne i wszystko pod kontrolą partii, z tym, że partia się starzeje. No i teraz problem wymiany kadr. Żeby było z czego, w ciągu ostatniego roku przyjęto 8 milionów nowych członków. Było 81, teraz 89 milionów członków KPH i cały ten program, ta agencja Xinhua, to sobie państwo wejdziecie na internet, znajdziecie, był konsultowany ze 13 tysiącami respondentów, wybranych, no tak jak u nas się wybiera, według grup, prawda, rolnicy, robotnicy, inżynierowie i tak dalej, żeby to wszystko pasowało. Także, proszę państwa, jeżeli Chińczycy tutaj przyjdą, to trzeba patrzeć, co się podpisuje, będzie dokładnie to, co się podpisało i ani grosza więcej. Jeżeli ktoś się z Chińczykiem zaprzyjaźni, to ja będę mu brawo bił, że potrafił, bo owszem, są sojusze, ale no, mówię, nie spotkałem książki o przyjaźni. Także tak to jest, proszę państwa. No, bizantyjska Rosja też zaczyna już mówić, że to prawo to jest coś, tego prawa za dużo i ono jest nieżyciowe. Też steruje w stronę tej arabskiej, w której my, jak mówię, przodujemy, bo my przyjmujemy na siebie pewne obowiązki, których wcale nie mamy. No, na przykład na naszej ulicy zrobili asfalt, tośmy wszyscy, cała ulica, 27 numerów, cofnęła ogrodzenie o 4 metry, żeby mieć miejsce parkingowe przed domem, nie? No i przyjechali z urzędu miasta, kurczę, to pomiary geodezyjne się, no geodezja geodezją, ale fajnie jest. No to nam podnieśli podatek gruntowy, żebyśmy się tak nie cieszyli, bo działka zwiększyła swoją wartość, bo ma parking przed domem. Także nadmierna fiskalizacja jest niedobra. Zresztą w Chinach też się nauczyli opodatkowywać różne rzeczy i w tych tezach tego zjazdu też są tezy, żeby jednak te podatki były takie, żeby no nie były za duże, żeby ludzie się za bardzo nie bogacili, ale też żeby chcieli pracować, no bo nierówności społeczne są bardzo duże. Jednych stać na Mercedesy, a innych nawet na rower nie. A no, miałoby być to mniej więcej nie to, że równo, tylko według zasług. Zasłużył się, no to ma,
ale nie wykaże, że się zasługiwał. Bo tam korupcja też jest, no i w tych tezach jest, że 280 wybitnych przedstawicieli partii siedzi w więzieniu za łapówki. Na tym kończę rozważania. W każdym razie, proszę Państwa, to przechodzenie z cywilizacji różnych na tą arabską uważam za dość istotny trend. No u nas dlaczego przechodzimy? Bo prawa jest coraz więcej. Według badań Uniwersytetu Poznańskiego 78% przepisów wprowadzonych w roku 1913 służy wyłącznie administracji, niczemu innemu. Mamy numer PESEL, numer NIP, numer REGON, jeszcze tam parę numerów. Założenie firmy w Częstochowie trwało 4 miesiące. Kolega zakładał, zanim wszystkie numery dostał, zanim mógł wystawić rachunek, a o to chodzi, żeby on mógł wystawić rachunek, z którego odprowadzi podatek. Podobno w Ameryce idzie się na posterunek policji, trzeba mieć dowód ze zdjęciem i ubezpieczenie osobiste i koniec, i adres. Resztę robi komputer na posterunku policji, jest tam ładna murzyneczka, ciach, 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 za chwilę szur, szur, szur i masz pan tutaj tom akt, który możesz pan sobie poczytać, jest pan zarejestrowany, termin płacenia podatków na pierwszej stronie, termin płacenia podatków do, no bo największym objawem patriotyzmu w czasach pokoju, powiedział Benjamin Franklin, jest płacenie podatków w terminie. Życzę Państwu, żebyście mieli z czego płacić i czekuję na pytania. Dziękujemy bardzo. Pierwsze pytanie od pana Piotra. Czy zmiana substancji systemu może zmienić strukturę systemu, a dalej czy może zmienić funkcję, jaką dany system spełnia w nadsystemie? Oczywiście, że tak. Po prostu na przykład korelator musi mieć przewodność. Jeżeli przewodności nie ma, to już wtedy może być tylko akumulatorem. Ale jeżeli ma i przewodność, i oporność jakąś utrzymuje, to wtedy spełnia również funkcję akumulatora. Podział Mazura na podsystemy jest funkcjonalny i bywa niezrozumiany, bo jeden podsystem wyszczególniony fizycznie może spełniać więcej niż jedną funkcję. Mózg jest nie tylko korelatorem, bo przetwarza informacje, ale również akumulatorem, bo ma pewną ilość energii, dokładnie na 23 sekundy. Jeżeli w ciągu 23 sekund przez tętnicę szyjną nie dopłynie tlen, człowiek się po prostu dusi. Pytanie od pana Dariusza. Jak pan ocenia możliwość zasymilowania się ukraińskich imigrantów w Polsce? No, bardzo pozytywnie. Wszędzie, gdzie są, to są ludzie cisi. Oni przyjechali tutaj tylko zarobić. Zarabiają, wracają, tam sobie kupują coś tam. Natomiast nie zamierzają się tutaj osiedlać. Chociaż ich biskup, chyba z Przemyśla, biskup grekokatolicki, przyjechał do naszego biskupa Wacława Depo z prośbą, żeby w Częstochowie wydzielił im kościół na nabożeństwo te grekokatolickie. Oczywiście żaden proboszcz się nie zgadzał. No, dlaczego? No ale wreszcie jest taki kościół świętego Wojciecha, co ma górę i dół. Ma podziemia, bo jak budowano, to najpierw te podziemia. No i te podziemia teraz są kościołem grekokatolickim. Jest cerkwiew prawosławna, do której chodzą byli urzędnicy carscy. W Częstochowie był carski garnizon, ponad 800 ludzi i około 200 oficerów tam było. Potomkowie tych ludzi dalej są prawosławni, wybudowali sobie cerkwę. I oni powiedzieli, nie, 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 z grekokatolikami nie. A tutaj biskup, no, dał propozycję nie do odrzucenia, że tam w podziemiach kościoła świętego Wojciecha będzie. Czyli no, przyjechali jakby na dłużej, żeby móc chodzić do kościoła i rzeczywiście kościół jest pełny. Także możliwości asymilacji są, oni się szybko języka uczą. Są na ogół grzeczni, na ogół fachowi, nie piją, bo oszczędzają. No i mam taki kolega mój wydzierżawia dom, bo się przeprowadził do ładniejszego dla grupy tych właśnie przybyszów. O godzinie 6 rano idą do sklepu, każdy kupuje 10 deków pasztetowej, dwie kajzerki i idzie do pracy. Z pracy przychodzą, kupują jakąś tam puszkę do odgrzania. Najtańszy, no to mnie się od razu studenckie czasy przypominały, jak byłem studentem biednym, to też tak chciałem
skończyć studia i wyjechać. Oni chcą tutaj zarobić i wyjechać. Kolejne pytanie od seminarzysty Arkadiusza. Czy moc asymilacyjna została już zdefiniowana? Jeśli tak, to jakie jest jej brzmienie? Nie rozumiem pytania. Co to jest moc asymilacyjna? Nie wiem. Czy moc przyciągania, czy te zdolności, bo moc to jest stosunek energii do czasu. Gdzie tutaj energia, gdzie czas, to nie wiem. Czas no można by było, ale czy energia poświęcona na asymilację, jak ją mierzyć, też nie wiem. Nie zrozumiałem pytania. Znaczy pewnie seminarzysta odniósł się do tytułu, tak, prelekcji, czyli moc asymilacyjna kultury polskiej. Ale w tytule to jest moc, czyli zdolności przyciągania. A tak, więc moc asymilacyjna zależy od atrakcyjności. Co było atrakcyjne dla Tatarów? Oni chcieli być szlachtą. To zresztą w panu Wołodyjowskim Azjatu Hajbejowicz proponował i takie zamysły były. Szlachtą nie zostali w gremium. Natomiast pojedynczy dowódcy tak. Bo jeszcze do cywilizacji bramińskiej. No, przyjechał na Dni Młodzieży pewien bramin, który chce tutaj studiować. To nie był Hindus, tylko ze stanu Kerala. I mówi, że u nich jest taki problem, że są te kasty i człowiek przypisany do tej kasty jest do końca życia. Największy wyłom w tym systemie robi Bill Gates, bo ufundował kilka tysięcy stypendiów dla pariasów. Okazuje się, że pariasi są lepsi w nauce programowania niż na przykład bramini, chociaż bramini wydawało się bardziej inteligentny. Dlaczego? Bo język programowania opiera się na rozkazach. Zrób to, zrób tamto, skocz, podziel, bez zastanawiania. A bramin musi mieć wytłumaczone dlaczego. Wojownik musi mieć określony cel, a rzemieślnik musi mieć określonego swojego guru, tego mistrza. A tu nie ma mistrzów, ty jesteś mistrzem. No i bogaci jak na warunki indyjskie. Ludzie chcą na przykład jeździć pierwszą klasą. I z pierwszej klasy zostają wygonieni przez ci wojowników i braminów, bo tylko oni. Jak się poznają? No po wymowie. Tak jak Ślązaka poznać, tak tego podobno pariasa też po tej wymowie. Ale jak już po angielsku, to bardziej. I co ten Hindus chciał studiować? Polskę szlachecką, proces nobilitacji. No bo właśnie tutaj u nas była ta nobilitacja. Nawet chłop, dzielny wojownik, mógł zostać szlachcicem, jeżeli albo go ktoś do herbu przypuścił, albo też król go tam na Sejmie chciał nobilitować. I przecież Żydzi się nobilitowali masowo. Sekta frankistów to było 70 tysięcy ludzi. Przeszło na katolicyzm i wszyscy uzyskali nazwiska polskie i herby szlacheckie. Także ta moc asymilacyjna, czyli siła przyciągania w naszej cywilizacji była duża i do tej pory też, no, jeżeli facet chce otwierać działalność jakąkolwiek, no kebab, proszę bardzo, Turek otwiera kebab, najmuje Ukraińców i proszę, nie ma sprawy, jeżeli płaci podatki, nie ma żadnych ograniczeń. Pytanie z sali. Julita Wokroj. Czy jest znana analiza sytuacji kobiet w poszczególnych cywilizacjach? No właśnie. I tutaj, proszę Państwa, ci Tatarzy musieli uznać prawa kobiet do dziedziczenia, czego w tym odłamie sunnickim nie było. Co prawda w odłamie tym drugim szyickim jest. Kobiety mają prawo do dziedziczenia i musieli uznać prawo do dysponowania majątkiem na czas nieobecności męża. No bo oni przeważnie służyli w wojsku i tam zarabiali na wojaczce, a w domu rządziły kobiety. Pozycja kobiet w cywilizacji łacińskiej była bardzo duża. Kobiety w Rzymie nie miały prawa politycznego, ale miały prawa majątkowe takie, że nie wolno było sekwestrować majątków kobiet. W związku z tym podpadziocha polityczny przepisywał majątek na żonę. Jak była wierna, no to majątek został. A jak nie, to się z nim rozwodziła i brała sobie innego. Takie rzeczy też bywały. No w każdym razie dwa razy opodatkowano kobiety w Rzymie. Raz przy napaści Hannibala,
ogłoszono, że kobieta może mieć na sobie nie więcej niż pół funta, czyli 20 deko złota, resztę powinna zdeponować, zdeponowały. I po wojnach punickich się upomniały o to złoto. 50 lat później, proszę, kwity są, dawać chłopaki. No i awantura była w Senacie, ale któryś z tamtych senatorów mówi, no, słowo jest święte. To złoto musimy oddać i oddali. Druga sprawa to była za czasów po zabójstwie Cezara. Była wojna domowa i Marek Antoniusz opodatkował kobiety też. No i taka jedna Hortensja wywaliła go z mównicy, po prostu wzięła za kark, taka była silna kobieta, wywaliła go z mównicy i mówi, jak to, to my tutaj w domu musimy harować, żebyście wy mieli co jeść na tej wojnie, a wy nas chcecie opodatkować. No i opodatkowano tylko te kobiety, które miały majątek wyższy niż 4 miliony sesterców, miały nadwyżkę przekazać do państwa ze zwrotem. I następca oczywiście, Oktawian August, zwrócił te pieniądze. Także w cywilizacji łacińskiej pozycja kobiet była bardzo duża. Natomiast w cywilizacji turańskiej słabszy przegrywa. Kobieta jest po prostu służącą. Ciekawa sprawa w cywilizacji chińskiej, gdzie kobiety wspomagają swojego mężczyznę i dbają o to, żeby on był zdolny do walki. We wszystkich powieściach, jakie czytałem, kobieta się poświęca. Kobiety, nawet jak się zakochują, ale nie czytałem takiej powieści, żeby kobieta się w kimś zakochała i gdzieś tam z kimś poszła. Nie, zostaje w rodzinie. Z tym, że rządzi matka. Siostry wspomagają brata. Natomiast mężczyzna, którego stać, no, powinien mieć więcej niż jedną kobietę i teraz podobno po cichu wprowadza się prawo, że bogaty człowiek może mieć drugą żonę, która będzie słuchała się co prawda pierwszej, ale miała no, cyrk taki, że szkoda gadać. Ta agencja Xinhua takie artykuły podsuwa. Zachęcam do czytania. Proszę? Nie wiem, no podobno, ponieważ pozycja mężczyzn jest wysoka, to gdy okazywało się, że ciąża zakończy się urodzeniem dziewczynki, po prostu dokonywano aborcji. Takie słuchy mnie dochodzą, ale mówię, z Chińczykami nie pogadałem. Pytanie od naszego widza o pseudonimie Yogers1. Czy kultura organizacyjna panująca w wielkich korporacjach ma wpływ w sensie, czy potrafi modelować strukturę motywacji pracowników? Jeśli tak, to jak wyglądają takie mechanizmy? Napisałem taki artykuł, nazywa się Opcja fiołkowa i opcja pomarańczowa, jest na stronie www.autonomedu.pl. Gdyby Państwo chcieli, to napiszę adres tej strony. Mówiłem o tym na konferencji w Kielcach parę lat temu. Chodzi o to, jaki jest cel organizacji. Jeżeli jest zysk jednorazowy, to jest tak zwana opcja pomarańczowa i cywilizacja się robi turańska. Zwycięzca bierze wszystko, liczy się tylko zwycięstwo. Kto przeszkadza, zostaje usuwany. Jeżeli ma obiekcje moralne, to proszę bardzo, na ulicy możesz sobie w kapeluszu napisać karteczkę, mam obiekcje moralne w pracowaniu w tej korporacji za plecami. Jest podporządkowanie i koniec. Natomiast jeżeli celem jest zysk długofalowy, wytwarza się cywilizacja, którą mówimy bizantyjska, że są przepisy, w związku z czym no, nie dobijamy tych słabych, tylko patrzymy, żeby krowę doić, a nie krowę zażynać, prawda? Utrzymujemy, robimy charytatywne rzeczy, no tak jak ten Bill Gates, charytatywnie w tej chwili coś 8 tysięcy stypendiów ufundował w Indiach i w Afryce, z tym, że uniwersytety też są jego własnością, także on tak w zasadzie to nie traci. Dziękujemy, to było ostatnie pytanie. Dziękujemy za wykład. Dziękuję bardzo.